Chodź mu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bierze? Jak zawsze. Jakie media pan reprezentuje? A, że pan kamerę widzi. Rapa TV. O, to jak najbardziej, to. Zna pan? Pasuje, tak. Całe szczęście, że nie żadne TVN-y, żadne TVP. Pierwszy raz słyszę, proszę pana, o takiej. Bo to jest dopiero raczkująca, proszę pan. Pan się nie boi. Od rana siedzicie panowie? Tak. Jakieś brania? Nie odnotowaliśmy, chyba że kolega, ale... Też nie. Ale mówią, że ryb jest więcej niż było. My mamy swoją teorię na to, przynajmniej ja. Myślę, że ryb jest więcej niż było w sieciach kłusownych. Zblatowane grupy, które trzymają wszystkie sfery. To jeżeli chodzi o wędkarstwo, myślistwo, wszystko od A do Z. Widzę, że ma pan podobne podejście. Jak ja przepraszam, podejdę do pana wędkarza. Pan wędkarz, czy twarz pana nie? A kalosze? Pan też nic nie złowił, tak? Na razie nie. Liczę na to, że będę miał jakieś brania. Może jedną rybkę złapię, ale przyjechałem dla fanu, dla przyjemności, satysfakcji, dla pobytu. Pan Kowalczyk. Henryk bodajże, tak, minister. Ale Sebastian Kowalczyk. A to Sebastian to inna branża, to taka... A to pan zna Sebastiana? Powiedzmy, wędkarska branża. No, Sebastian to jest... Wczoraj był atak na pana Kowalczyka, z tym, że nie Sebastian. A, nie na pana, a ja myślałem, że... A, przepraszam, no nie. Tak. Mi się zawsze... Wczoraj tak... był, można powiedzieć, atak na pana ministra. Rolnicy, dajże w Kielcach, zdenerwowani tym, co się dzieje na polskim rynku. Od razu było poruszenie, był szmer, wie pan, borowicy i tak dalej, no tam była ochrona jak dla papieża, jak to się mówi. Myślę, że lepsze. Ja panu powiem, ja znam temat dlatego, że to nie tylko chodzi o zboże, tu nie chodzi tylko o jajka, o drób, o wszystko, co idzie z Ukrainy. W stanie do spalenia, nie do spożycia, do spalenia, to wszystko idzie na nasz rynek, a polski rolnik, to co wyprodukował, jemu gnije. Ja miałem, proszę pana, takie sygnały od ludzi związanych piekarniami, od piekarzy bezpośrednio, tam co się dzieje, to jest głowa mała. Nie można ulepić chleba. Oczywiście. Bo idzie, proszę pana, do naszych piekarni zboże, mąka, z którego się nie klei, a ona jest do spalenia. No, ja się nie dziwię, ja uważam, że pan Kowalczyk został potraktowany bardzo delikatnie. Bardzo to jest moje zdanie, bardzo dokładnie. Delikatnie. Ja myślę, że takie grupy jak rolnicy, takie grupy jak górnicy. Kibice. Na przykład kibice to jest też tacy tak zwani ulicznicy. Pielęgniarki. Ostatnia gdzieś nadzieja w tym, bo inaczej to... A my wędkarzy jeszcze, proszę pana. 13, 14, 500+, no to ludzie nigdy nie mieli tak dobrze chyba, jak teraz mają. Wie pan, nie pobieram żadnego z tych świadczeń, ale... No ale ci ludzie, którzy pobierają. Widząc właśnie okiem handlowca, to jest fikcja. To jest widać po zakupach, jakie robią. Przykro to mówić, starsi, schorowani już ludzie, w dużej mierze samotni, jakie robią zakupy po prostu. Wracamy do, mimo że to są smaczne, wszyscy myślę z nas to jadamy i tak dalej, to są zdrowe niektóre rzeczy typu podroby i tak dalej, ale ludzie wracają do tego, że sucharki, jakiś mały jogurcik, kasza i to jest wszystko, na co sobie pozwalają ludzie. Czyli 2-3 lata temu na więcej sobie pozwalali. Wydaje mi się, że tak. Pozdrawiamy jeszcze raz pana, jak to, Jastrząb. Dzisiaj Jastrzębia nie widzieliśmy, dzisiaj widzieliśmy orła. Gdzie orzeł był? Na koronach drzew. A, w Wyszogrodzie jest orzeł, to tak, fakt. Tak, chłopaki mówili. Polski ptak. A proszę mi powiedzieć, to pan uważa, że jest lepiej w Polsce niż było? Dla tych starszych ludzi na przykład, no ja nie mówię, że dla PiS-u. No cóż, ja jestem emerytem, więc mogę się wypowiedzieć. I lepiej, i gorzej. Lepiej, bo wszystko można kupić, a gorzej, bo nie ma pieniędzy na to. Są te trzynastki, czternastki, te 500+, jakieś dodatki, a ludzie, tak jak tutaj kolega w handlu pracujący obok, siedzi pana sąsiad, mówi, że schodzą po prostu no, do najniższych produktów. No inflacja spowodowała, że to wszystko zaczęło być drogie. Jakbym tak zapytał, to pan uważa, że to jest wina PO, Putina, czy Unii Europejskiej, bo PiS mówi, że to nie jest ich wina. Strasznie trudny problem pan porusza, ponieważ trzeba zapytać się, kto rządzi. Czy to rządzą PiS. Polacy, czy nie Polacy. A?
proszę pana, dzisiaj na przykład podają nam w telewizji, że najbardziej otyłe dzieci są w Ameryce. W Polsce. O! Jeśli chodzi o Europę, Europę. Zajmujemy czołowe miejsce w otyłych dzieciach, proszę pana. Czyli dostajemy najgorsze jedzenie. I to się. I ta informacja dociera do nas. I najwięcej nowotworów i różnych. Środki masowego przekazu z tej stacji czy z innej od wielu lat. Ale pan Morawiecki, pan Duda, pani Witek, pan Terlecki mówią, że tak dobrze nigdy nie było. Nikt nic w tej sprawie, proszę pana, nie robi. Wiem o tym. Ponieważ zdrowie Polaków jest podstawą. Jeśli nie zadbamy o zdrowie dzisiaj, istotą jest program, pomysł, może nie pomysł, tylko zadbanie o to, żeby naród, nasz naród był zdrowy, proszę pana. Jeśli te dzieci otyłe za 10 lat będą młodzieżą dorosłą otyłą, to nic tylko do szpitala i do leczenia. Wydatki, które będą... Jak będą mieli pieniądze? Będą po pierwsze wielokrotnie większe. Zgadza się. Po drugie, system szkolnictwa, który nie promuje wysiłku sportowego dla dzieci i młodzieży, gdzie praktycznie jest to podstawą rozwoju. W zdrowym ciele zdrowy duch. Dokładnie. Nie umysł sam w sobie. Wszystko musi być jakby... Sprzężone. Sprzężone w prawidłowy sposób. Dzieci i młodzież muszą mieć wysiłek fizyczny, bo jak WF odbywa się na korytarzu, jak dzieci chodzące do szkoły, do pierwszej czy do drugiej klasy mają jedną lekcję WF-u czy dwie w tygodniu, z czego połowę się przebierają w majtki z powrotem, żeby się nauczyć i tego WF-u w ogóle nie ma, a prowadzi to pani, która nie zajmuje się WF-em i na WF-ie odrabia swoje zajęcia. Pani weterynarz. Przyczyną niedorozwoju społecznego jest nasza kochana oświata. Mojego kolegi znajoma, kobieta, która zna kilka języków, poszła do szkoły uczyć, bo ma taką potrzebę i taką misję. Za 2400, chyba na rękę. I tam do niej mówią, to pociągniesz mi lachę i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi do dyrektorki, co tu się dzieje. Ona mówi, no proszę się nie przejmować. No i w końcu prawie doszło do rękoczynów i ona się w końcu zwolniła. Ale nie zwolnili tych młodych bandziorków, tylko ona się sama zwolniła, bo po prostu doszłoby w końcu do gwałtu. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Mogę powiedzieć, że mój ojciec, jak chodził do powojennej szkoły tutaj na Żeraniu, to jest taki jeden uznany za najładniejszy dom w Warszawie czy w Mazowieckim, na ulicy Laurowej. To był taki pan Stanisławski, gdzie jak podskakiwał jakiś, nie powiedzmy nygus, ale niegrzeczny uczeń, to podnosił go za ucho, on sam wskakiwał na ławki i przez całą klasę po ławkach on przechodził i przez tydzień, miesiąc był grzeczny. Co by dzisiaj było, gdyby coś takiego się zdało? Oj, proszę pana. Powiesiliby go. Musi pan wybrać na bulwary wiślane. Nie ma szans. Miasta zobaczy pan, jak wygląda wychowanie dzisiejszej młodzieży. Przepraszam. A jak? To jest degeneracja. To my jako wędkarze z jednego czy drugiego brzegu dokładnie o tym wiemy. No wiadomo, że i wędkarze też. Czyli pan bywa na bulwarach? Tak, bywam, ale... I to co? To... Staram się unikać niestety, ale bo... z tego co wiem, to nie tylko Polacy tam rozrabiają. To są mieszanki, proszę pana. Tam wygląda... Czyli tak, Polacy, Ukraińcy... Gruzja... Cała gama, proszę pana, mieszanka i to jest... Awantury, pobicia? Awantury, pobicia, Straż Miejska to w ogóle sobie z tym nie radzi, w ogóle zdaniem powinna być ogólnie do likwidacji. No, to nie tylko Straż Miejska. Poza ewentualnymi jakimiś śladowymi przypadkami, nazwijmy to ochrony zwierząt, bo gdzieś tam jakieś niektóre ekopatrole, jeżeli ktoś tam działa z zamiłowaniem... Parę razy wzywałem, tak. Odwożą w pewne miejsca... Wróbel czy tam jakiś ten dla węży, natomiast rzadki gatunek rzeczywiście jest leczony i potem wypuszczany. Gołębie znikają w Śródmieściu, tak? Proszę zawsze pana. Tam znikały i jeszcze dziwne, że one jeszcze są w naszym mieście. Proszę pana, nie będzie niczego, tak jak powiedział Krzysztof Kononowicz. Zna pan takiego pana? Tak, pamiętam dokładnie. Nie samo kłusownictwo jest cierniem, utrapieniem. Tylko ochrona wód i ochrona środowiska, a właściwie brak ochrony środowiska. Nie ma tej ochrony. Nie ma czegoś takiego jak ochrona, proszę pana. Nigdy w to nie uwierzę. Szacunek dla jakiegoś, nazwijmy to, promila ludzi, bo są oddani ludzie, są. Polacy naprawdę. A Wisła, że tak powiem, śródmiejska, centralna, w mieście stołecznym Warszawa, no to tam niestety jest śmietnik, tam jest w krzakach ukrytych miejscach bądź nie, tam jest żulia, tam się zapuścić. Tam się może zapuścić ewentualnie wiślak. Jak zapuści się ktoś z przypadku, ktoś, kto jest powiedzmy z dziewczyną, z kocykiem i tak dalej, może być różnie. Wiślak może się tam zapuścić, ale wiślak musi mieć raz, że nerwy,
do tego wszystkiego, co go spotka, co go zobaczy, to trzeba uważać, bo jest różnie. O kontrolę, jeżeli chodzi o Państwową Straż Rybacką i tak dalej, to nie doświadczam takich rzeczy. Jeżeli chodzi o... Na kanale są podobne. Kanał Żerański jak najbardziej, tak. Zwany przez tych fachowców kanałem królewskim. Tak, tak, ale wpisy tam tak, są. Tak, to jest wpis, czy dobrze jest wpisana data. Tak. Czy w ogóle jest wpis, tak. I tak dalej. Czy na karcie, na pierwszej stronie, czy nikt nie zapomniał, do jakiego koła należy. Nie to 500. Jest uczestnikiem, nie członkiem, a uczestnikiem. Tak. To jest sprawdzane, a jedyne kontrole, no powiedzmy tam pod względem jakimkolwiek, które kontrole się odbywają na odcinku w Warszawie, takim tak zwanym miejskim, to jest policja i owszem, są one i całe szczęście chyba, że jeszcze może są, ale miałem taką pogawędkę z panami z policji, którzy pływają, pytałem o jak to wygląda ze sprawami takich, które nas trapią też powiedzmy estetycznie, odpoczynkowo, bo my nie rozmawiamy o rybach, bo z rybami to jest w ogóle inna kategoria, inna liga, że tak powiem. Zapytałem sprawy, które mnie gdzieś tam trapią, śmieci. To usłyszałem krótką odpowiedź, że pan komendant, ten i ten, nieważne, mniejsza z tym, jak przychodzą sprawy około weekendowe tak zwane, na pierwszym miejscu na świeczniku dla tych panów pływających, to też im współczuję ciężkiej i niewdzięcznej pracy. Dla nich priorytetem jest bezpieczeństwo. Tylko i wyłącznie praktycznie bezpieczeństwo. Ale co, Kaczyńskiego czy kogo? Nie, nad Wisłą, to co się dzieje w okresie takim wiosennym, jak się zaczyna ciepło, które zacznie się już niedługo, to powiedzmy wczesna wiosna. Rozumiem. No ja sobie przeszedłem na emeryturę i w pierwszym roku dostałem zniżkę. I tak uważam, że to było porządnie. Ta zniżka była wystarczająca i adekwatna. Seniorzy dzisiaj, tak jak kolega wspomniał, muszą sobie odmawiać, nie kupują rzeczy do jedzenia, tych, które powinni. Leków. No to jeżeli nie kupią leków, to tym bardziej karty nie opłacą. Właśnie to jest przyczyna, to jest problem, ponieważ nie stać ich na wczasy, na wyjazdy, stać ich na dzienny czy dwudniowy wyjazd nad Wisłę, blisko własnego domu, z małymi efektami, a czasami również zabranie tych rybek do zjedzenia sobie kolacji. Czyli mimo, że to nie jest takie proste, bo dzisiaj inwestycja w wędkarstwo jest o wiele większa niż połów z tego wynikający. Natomiast no, wszyscy wspierają emerytów, dokładają im, a Polski Związek Wędkarski podwójnie każe zapłacić. I o ile w zeszłym roku... No dobrze, ale ja przerwę teraz panu, ale przecież Polski Związek Wędkarski swoje, że tak powiem, opłaty opiera na cenie pszenicy. Skoro pszenica poszła tak do góry, no to oni mówią, no przepraszam, ale my tutaj musimy podnieść, ponieważ cena pszenicy poszła. No i teraz... Chyba sobie pensje muszą podnieść. A podnieśli? A w tej chwili ja osobiście muszę zapłacić 3 razy więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku płaciłem... Może 2 razy więcej, nie? Nie, około 120 zł chyba za... A ile pan płacił w zeszłym roku? 120 zł. A teraz pan płaci 295. Prawie 300 zł. 300, czyli no 2,5 raza. Jeżeli emeryt płacił 120, 140, teraz płaci 300, no to tych emerytów zapłaci mniej, ale ta podwyżka zrekompensuje i bilans wyjdzie i tak na plus. Dokładnie. Zyskają słupki sondażowe, na pewno albo tutaj, bo wtedy wkracza do gry tak zwane wody polskie. I znowu możemy wrócić do tematu Odry. Odra, a wody polskie. No kuriozum! Wędkarze nad Odrą, ludzie dobrych serc tak zwani, babrali się w tym, no bo to babrali się w bagnie, babrali się w rybach martwych. Tam, gdyby nie wędkarze, to mimo, że ciężko to nazwać, czy ta tragedia mogłaby mieć większą... Jeszcze gorsza by była. Mogłaby mieć większą skalę, ale tak mi się też wydaje, że byłaby jeszcze gorsza. Oczywiście, to jest że coś, tak. Co jest nie do... Gdyby nie ludzie, gdyby nie porządni ludzie, to... Na pewno by tak było. Coś PZW próbowało pod tym kątem tam z tego... Znaczy ja powiem tak ze swojej... Ze swoich spostrzeżeń z wielu lat. PZW jest do naprawienia. Wody polskie są do wywalenia. Oczywiście. Czy będzie lepiej w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o rybostan? Bardzo ciężka sprawa. Małe nadzieje mamy na to, bo to jest sprawa tarlisk, zimowisk, opieki, ochrony. A byśmy do pana Glapińskiego zadzwonić, on ma cudowne pomysły, żeby wie pan co, to wolałbym do Kononowicza.
Polakom kapustę kiszoną. U niego są, że tak powiem, kawiorek pewnie. Wracamy do czasów, tak jak Gomułka proponował. A tutaj kolejny wędkarz przyszedł. Pan uważa, że ma przyszłość wędkarstwo w ogóle w Polsce? Wszystko ma sens, tylko nie to, co się dzieje teraz. No ale co, to źle się dzieje? Nie, no zajebiście jest. A to skoro jest zajebiście, to proszę powiedzieć, dlaczego jest zajebiście. No, ja uważam, że nie jest zajebiście, ale skoro pan uważa, że jest zajebiście, to proszę zajebiście. Powiedzieć... No dobrze, ale no, ja uważam, że jest antyzajebiście, ale jak pan uważa, że jest zajebiście, to proszę... Jest zajebiście. Mamy dużo ryb, mamy wszystko na miejscu. Niektórzy mówią, że jest więcej ryb, jak było. Nie chcę mi się gadać na ten temat. Wiem, ja mam to samo. Ja mam to samo. Przykre to jest bardzo. Ja kiedyś w swoim odcinku powiedziałem, że mamy rzeczywiście więcej ryb, jak było. Jak ziemia się dopiero tworzyła. I jeszcze była taką gazową kulą i nie było w ogóle ryb. Zatem mamy więcej ryb niż mieliśmy, prawda? Tak, do tego można to porównać. Mówię o całym, że tak powiem, pionie przewodników wędkarskich i tak dalej. Są to ludzie z bardzo dużą wiedzą, wiedzą jak te ryby łowić, gdzie łowić ostatki ryb, bo ryby to jest dużo powiedziane. Ale to nie tędy też droga, tam nie ma po prostu, nie ma wkładu o lepsze jutro, tak powiem, no. Tam się to miesza, tam jest mieszanka niesamowita. Ludzie. Dobra, to ja wezmę do pana telefon i pojedziemy na bulwary, okej? Okay? Nie ma problemu. Dobra, a może pan by się wybrał z nami na bulwary w lipcu, w czerwcu? Nie, szanowny panie. Dziękuję. Nie? Nie lubię rozbudzonej młodzieży. Aha, a może pan, ten trzeci, który przyszedł nad wodę, może pan się z nami by wybrał na bulwary, szanowny panie? Nie, bo tam jest wyższa klasa wędkarstwa, ja nie nadaję. Czyli...